kim się już nie chce skrywać, że trapią mnie niczym z faraosów. Całkiem otwarcie już mi w gębę plują. Uderzcie wprost, a nie bawcie się ze mną jak kot z myszką. A niegrzeczny, Porfirio Pietrowiczu, bo skąd pan wie, że pozwolę wam na to? Wstanę i cisnę wam w mordy całą prawdę. I zobaczycie wtedy, w jakiej ma was pogardzie. Jeśli mi się tylko tak zdaje, a jeśli jest to tylko sprawa mojej wyobraźni i złość mnie ogarnia z powodu braku doświadczenia, że nie potrafię swojej podłej roli udźwignąć? Być może w tym, co mówią, nie ma żadnego szczególnego zamiaru. Ich słowa są jak najzwyklejsze, jednakże coś się pod nimi kryje. Niby brzmią najnormalniej w świecie, ale coś w tym musi przecież być. Dlaczego wyraził się tak poufale u niej? Dlaczego zamiotow dorzucił, że mówiłem przebiegle? Dlaczego wyraził to takim tonem? Tak, właśnie ton jest tutaj ważny. Znowu mam gorączkę. Wyglądał mi profil przed chwilą, czy też nie? Na pewno nie. Nonsens. Dlaczego miałby do mnie puszczać oko? Chciałby mi nerwy puściły? Czy też tylko tak drażnią się ze mną? Albo wszystko to jest wytworem mojej wyobraźni, albo oni wiedzą. Nawet Zamiotow jest wobec mnie obcesowy. Ale czy tak jest w istocie? Przecież on jest tutaj swój, a ja jestem intruzem, który zjawił się po raz pierwszy. Chciałby mi nerwy puściły? Czy tylko tak drażnią się ze mną? Gdy wspomniałem, że poszedłem wczoraj szukać lotu do wynajęcia, puścił to mimo uszu. Nie podjął tematu. Sprytnie o tym wynajęciu napomknąłem. Na pewno się jeszcze przyda. Dokładnie wiedział, co całego wczorajszego wieczoru robiłem. Ale tego, że matka przyjechała, nie wiedział. A ta wiedźma nawet datę ołówkiem napisała. Blefujcie. Nie dam się. Przecież to wszystko nie są jeszcze dowody, lecz tylko domniemania. Proszę bardzo, przedstawcie mi dowody. Ale czy może o mojej...